dzisiejszym filmie Spec Simulatora w końcu musimy porozmawiać sobie o leakach, bo pojawiły się wreszcie jakieś konkretne leaky na temat update'u, który szczerze mówiąc nie wiadomo, czy będzie w tym tygodniu, ale są leaky i to nawet ciekawe, niektóre dosyć dziwne są. Jakby oprócz tego mały update, jeżeli chodzi o mój ekwipunek, w ciągu nocy trochę dodatkowych lucky bloków udało mi się wydropić, mamy 324, do tego pinat już mamy łącznie 225, to dzisiaj wszystko będę musiał zużyć, no i zrobimy sobie gigantyczny opening. Tutaj tych epickich giftów, których mam 3400, no i tych legendarnych. Zobaczymy, ile będzie mieć gemów, bo już odrobiłem trochę, mamy 70 milionów łącznie. Jakby na starcie, zanim jeszcze weźmiemy się za leaky i wszystko, to pójdźmy sobie oczywiście zrobić standardową rzecz, czyli odbierzmy Daker i zobaczmy, ile dzisiaj nam właśnie posypie tutaj gemów. Jakby wrzucę cały czas te same pety, nie ma co innych wrzucać i teraz zostaliśmy 173 tysiące, więc no... Nie wiem, jakoś nie mogę się przebić do 200 z tymi 55 petami. Chyba zacznę wrzucać te słabsze, powiem wam. Jakby mam wrażenie, że z tymi petami będę dostawać więcej gemów. Na drugim koncie, na którym mam tylko 40 petów w Dakerze, dostaję tyle samo. Ale dobra, w ogóle jeszcze zanim weźmiemy się za wszystko, to dzisiaj zobaczmy, co ciekawego też jest tutaj w evencie, jeżeli chodzi o Obi. Tutaj na Pyramid Obi nie mamy. W sumie nie wiem, na który mamy ten jakby event. Czy znowu na tym Ice Obi jest? Na jakiejś minigierce widziałem, jest ten event. Musi być na jakiejś. No nie, no tutaj też nie ma. Nie wiem, dobra, znajdę minigierkę, na której jest event, zobaczymy, co dzisiaj jest. Powiem wam, że event chyba jest aż na 39 strefie, albo jeszcze dalej. Chyba tutaj na tej minigierce jest. Jakby tej minigierki nie przychodziłem już chyba z 2 tygodnie. Ale no tutaj też nie widzę, gdzie jest ten zakichany event. Powiem wam, że chyba nigdzie nie ma eventu. Chyba w ogóle całkowicie wyłączyli event. Co jest dziwne, coś musiało się zbugować, bo teraz wyszedłem z gierki i wbiłem z powrotem i tutaj nie ma tego jakby okienka, że pokazuje, że jakiś loot jest powiększony. A nie, dobra, teraz się pokazało. Pyramid Obi, no to przy tam byłem. Aha, dobra, bo tutaj się nie pokazuje, jakby jakiś bóg jest. No dobra, wejdźmy sobie tutaj, zobaczymy. Jakby pokażę wam samą nagrodę, ale dziwne dosyć, że tego nie pokazuje. Coś popsuli, powiem wam. Dobra, i mamy finałowy skok, oby udało się zrobić. Dobra, udało się, chociaż nie, tutaj jest finałowy skok. Dobra, i też się udało i co nam poleci? 6 itemków, jakieś takie rzeczy. No dobra, to giga słabo. Dobra, ale w sumie kolejną rzecz, którą musimy zrobić, to musimy też skończyć sobie tą rangę praktycznie tutaj. I w sumie tutaj musimy dwa te questy robić. Na ostatniej mapce weźmiemy się za rozwalanie tych piniat i poopowiadam wam właśnie o tym, co dodadzą w Pet Simulatorze. I tak jak mówię, nie wiadomo kiedy, bo zobaczcie, że tutaj nie ma żadnego licznika, szczerze mówiąc, a więc niekoniecznie to niestety może być w tym tygodniu, co będzie mega słabe, bo liczba online gigantycznie mocno spadnie, jeżeli w tym tygodniu update'u nie będzie. Ale jeżeli chodzi o pierwsze leaky, to na pewno w sobotę dostaniemy dwa Titaniki walentynkowe, co daje nam nadzieję na update, może jakiś po części walentynkowy update, jakby na pewno dostaniemy Tech World, ale może też walentynkowy, skoro te update'y są nieregularnie. Dobra, ale w trakcie jak robię te questy, to będę respić też sobie te piniaty, żebyśmy to wszystko rozwalili, bo rozwalenie 220 piniat, no i tak mi trochę niestety zajmie. I takim kolejnym, moim zdaniem, mega ciekawym leakiem jest tutaj, zobaczcie, ten huge pet, dostaniemy chyba huge hot doga. Nie wiadomo, czy to będzie huge pet, jest po prostu taka ikonka tego peta, ale no moim zdaniem byłby to mega ciekawy pet, jakby, jak dobrze wiecie, był kiedyś taki secret pet, taki giga rzadki ekskluzyw, w starym pet symulatorze właśnie był taki zwykły, malutki hot dog. Jego chyba niestety nie ma w tym pet symulatorze, bo oni nie przynieśli tych bananów i hot dogów do pet symulatora. Jak sobie wpiszemy hot dog, a nie, jakiś taki jest. A tu jest w ogóle zwykły taki, to jest po prostu pet w gierce, ale nie ma żadnego huge hot doga, tylko tamten hot dog jest jakoś tak dziwnie się nazywał, coś tam dog, tak dużo tego O było, pamiętam, ale i tak chyba tego nie ma niestety w gierce, ale no to na pewno będzie mega ciekawy pet, który nie wiem, czy pasuje za bardzo do Tech Worldu, bo tutaj dostawaliśmy takie, powiedzmy, pasujące pety do jakiejś tam konkretnej krainy, a więc możliwe, że to będzie do czegoś innego, może do jakiegoś eventu, może do ekskluzyw jajka, może to będzie pluszak, no ciężko powiedzieć, coś na pewno dodadzą. I przy okazji też zrobiliśmy kolejny tier tego tutaj. Ile nam jeszcze zostało? Dwa tiery nam zostały tylko i dostaniemy nagrodę. Dobra, to na początku weźmy się za tą rangę, później za te piniaty i opowiem wam dalej o leakach, bo jest jeszcze naprawdę, naprawdę dużo tego. Dobra, i rozwalamy teraz ostatnią kometę i będziemy mieć 16 rangę. Znaczy w sumie to mamy 16 rangę, no i tutaj jeszcze jakieś nagrody dodatkowe mamy. No dokładnie tak, mamy teraz 16 rangę, jakby kolejny mi się nie chce wbijać, bo te rangi nic nie dają. Jeżeli chodzi o jajka, to też bardzo mało dają z tego, co pamiętam. Przynajmniej teraz, bo tak to wcześniej te rangi zawsze dawały plus 3 jajka, teraz chyba dają tylko plus 1. No dokładnie tak, plus 1. A więc niestety słabe to jest. Dobra, ale jeżeli chodzi o kolejny, moim zdaniem, ciekawy leak, to zobaczcie, tutaj dostaniemy takie gwiazdki. Jakby nie wiadomo, do czego będą służyć, czy to będzie jakiś Game Pass na laka lepszy, czy
coś. Chociaż nie, w sumie Game Passy na laka nie mają gwiazdek, tylko mają koniecznie, takie jak tutaj. Wiem, do czego to może być. Musimy przenieść się na chwilę do starego Pet Simulatora, bo te gwiazdki służyły do czegoś innego, aniżeli do Game Passów. Te gwiazdki, jak dobrze pamiętam, były tu na dole, dokładnie tak. Tutaj są masterki, jakby w starym Pet Simulatorze te gwiazdki były do masterek, a więc prawdopodobnie dostaniemy masterki. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak masterki działały, no to działało tak, że jak sobie tam klepaliście różne rzeczy, to mieliście większą szansę na jakieś, nie wiem, Gold Pety, Rainbow Pety, jakieś dłuższe działanie enchantów, jakieś inne takie rzeczy, więcej damage'u, a więc prawdopodobnie w nowym teraz dostaniemy to samo. Ale dobra, wracamy z powrotem do owego, w takim razie. Dobra, no i tutaj, tak jak mówię, musimy jeszcze te piniaty rozwalić, ale teraz przechodząc moim zdaniem do najdziwniejszego liku, to po części on jest troszeczkę podobny do tego sekretnego shopu Prestona, bo jak tutaj był ten sekretny Preston Shop, to tutaj był taki napis i jakby taki też dziwny napis dodali teraz, tam nie, coś takiego bez sensu pisze na tym napisie, ale ważniejsza jest nazwa tego napisu. Jakby zobaczcie, tutaj jest Gargantuic podłoga leak, a więc prawdopodobnie jest to jakieś takie troszeczkę przygotowanie ludzi do możliwe, że kolejnej jakości petów i w ciągu pewnie kilku miesięcy dodadzą kolejną jakby jakość po Titanicach, no bo z Titanicami zaczyna się problem powoli robić taki, że Titaniki powoli stają się nowymi huge petami i za pewnie 2-3 miesiące ludzie już tak chętnie nie będą kupować tych Titaników, jak teraz kupują, no bo zresztą sami zobaczcie, ile jest Titaników już, jest tych Titaników naprawdę dużo, a to dopiero 2 miesiące gierki tak naprawdę i oni co tydzień teraz praktycznie będą nowe Titaniki dodawać, na przykład w tą sobotę, w sumie to w niedzielę dostaniemy nowe 2 Titaniki, w update'cie pojawi się może kolejny Titanic z Exclusive jajka, więc pewnie gdzieś tak za 2-3 miesiące będą chcieli wprowadzić nową jakość, bo to zresztą zobaczcie taki stary wpis, Preston już kiedyś tak sobie zażartował tweetem, że jak ludzie tam 10 tysięcy lajków biją, czy ileś tam, to doda Gargantuic pety, a więc myślę, że powoli Preston będzie ludzi przygotowywać do dodania właśnie kolejnej jakości, tak pewnie jakieś tam takie easter eggi będą dodawać powoli, powoli, no aż w końcu pewnie dodadzą te Gargantuic pety, a Titaniki staną się nowymi huge petami po prostu. Dobra, ale zanim wam opowiem o całej reszcie, zużyjmy w końcu te 220 piniat i zrobimy taki gigantyczny w sumie opening epickich i legendarnych giftów na Triplazie i jeszcze w sumie na Triplazie musimy kupić jedną standardową rzecz, czyli oczywiście Exclusive jajko, żeby przynajmniej jedno oczywiście w odcinku otworzyć, żeby zachować tradycję. Dobra, jakby otworzyłem w sumie niecałe 100 tych piniat, ale nie chcę się w to klikać już. I tak mamy gigantyczną ilość epickich giftów i legendarnych, które będę naprawdę długo klikać. 18 milionów mamy w samych epickich giftach, ale jeszcze musimy pójść oczywiście na Trade Plaza i w sumie jeszcze z dwa liki są. Kupimy te jajka i wam właśnie o nich opowiem. Dobra, jakby plan jest taki, żeby kupić no tak z 3 jajka, spoko by było. Na tej Triplazie żadnego nie ma i ogólnie też znowu ceny giga mocno rosną. Nie wiem czemu, ale zobaczcie, Happy Rock 9,9 miliona już chodzą, a więc to jest naprawdę dziwne. Jednego tygodnia to wszystko spada, drugiego idzie w górę, a tak naprawdę nie ma żadnych dziwnych nowych metod na gemy. Przynajmniej ja na razie żadnych nie słyszałem, ale dobra, musimy kupić 3 jajka. Dobra, tu mamy prawie po rapie, powiem wam, że mocno z ceną w górę idą. Ostatnio kupowaliśmy, to były za 2,7, teraz są za 3,37, a więc no niestety, idzie to wszystko w górę. I też co do kolejnych leaków, to jakby zobaczcie, tu jakieś takie budki też dodadzą, a więc możliwe, że będą nowe achievementy, pewnie jakieś za rozwalanie komet, nie rozwalanie komet, tam była jakaś taka budka z lucky blokami, to pewnie też coś takiego dodadzą, bo teraz chyba nie ma enchantu z lucky blokami, no nie widzę nigdzie. I też pojawi się diamentowy huge dog, a więc prawdopodobnie ten tutaj stanie się limitowany, no i tutaj wymieniam po prostu kota na psa, tak mi się wydaje. No i pewnie też dużo więcej diamentów się tutaj będzie dostawać. Będziecie mogli sobie dużo więcej kupić tych diamentów. W ogóle tak naprawdę teraz już za 4,5 tysiąca robuxów macie na 2 huge pety, ale no to i tak się nie opłaca. Dobra, ale wracamy na normalny serwer i zróbmy teraz to tak. Tutaj wszystkich podznaczmy. Na początku otwórzmy sobie te tutaj legendarne epickie gifty, zobaczymy ile gemów nam wpadnie i ile łącznie nam dodatkowych itemków wpadnie. No jakby długo nam to oczywiście nie zajmie. Z legendarnych wpadło nam jakieś 8 milionów, a więc całkiem sporo, no i z epickie teraz zobaczmy, to mi troszeczkę dłużej zajmie. Dobra, i otwieramy trzy ostatnie prezenty i mamy 46 tysięcy itemków, a więc gigantyczna ilość tych itemków mamy. Jakby spora część to są tutaj jakby owoce, nie owoce, ale no tutaj 7700 potek i 14
12 tysięcy enchantów dodatkowych. W większości to pewnie są te najsłabsze. No, tego mam tutaj tyle, że pewnie kilka achievementów na Super Lightning mógłbym zrobić. Jeszcze na szybko możemy sobie kliknąć te wszystkie czaraby w sumie. Zobaczmy, czy tutaj nam coś ciekawego wpadło. I wpadło nam jeden royalty, 4 glitteringi. No to w sumie fart. Może nawet nam się to płaciło. Dobra, reszty mi się nie chce otwierać jakby. Otwórzmy 3 jajka. Po jednym nam tak średnio zazwyczaj oddaje. Może jak 3 otworzymy, to nam właśnie coś od tutaj te czaraby bilecą, no. No nie, no 3 jajka otworzyliśmy i tutaj nic kompletnie nie mamy. Dobra, dzisiaj dużo openingów wszystkiego. Koniecznie sprawdźcie nowy film, który wrzuciłem na moim drugim kanale. I do następnego.